Co tam słychać za drzwiami? Słonko. Słuchajcie, z samego rana to tak tego słońca było mało. Było dużo chmur. Myślałam, że zaniesie się na deszcz. Ale na szczęście rozpogodziło się prawie bezchmurne niebo. Ptaszki śpiewają. Czapę biorę. Słuchajcie, i działamy. Co my tu dzisiaj będziemy robić? Sama jeszcze nie wiem, ale się okaże. Założyłam jakąś bluzę. Trochę już porobiłam, słuchajcie, nastawiłam pranie, ogarnęłam trochę górę, przydałoby się tylko odkurzaczem przejechać i umyć podłogi. A Dusia rozpakowywuje zmywarkę. Chcę, żeby coś już zaczęła robić też sama. Nie tylko, wiecie, że mama wszystko robi, niech Ada też coś robi. Także takie małe zadania ma. Oprócz tego, że dzisiaj rozładowywuje zmywarkę, to ona też daje pić i jeść piance, czyli królikowi. Także ma tam swoje jakieś obowiązki. I mam nadzieję, że dojdzie do takiego momentu, że nawet nie trzeba będzie jej przypominać, tylko będzie to robić sama. Wczoraj jeszcze wieczorem, słuchajcie, wyrwaliśmy korzeń z bukszpana, który było bardzo ciężko usunąć, i wsadziliśmy jedno drzewko. Drugie drzewko natomiast będę za chwilę wsadzać, to mniejsze. I też Grzegorz od samego rana siłował się i usuwał korzeń, co nie było w ogóle łatwe. Zobaczcie zresztą sami. Jaka dziura po bukszpanie. Słuchajcie, mnóstwo korzonków. Zobaczcie, ile rzeczy było potrzebne, żeby w ogóle coś z tym zrobić. Będziemy wsadzać tą tujkę. Troszeczkę mam tam za mało ziemi, więc muszę przynieść ziemi. Natomiast jeśli chodzi o to drugie drzewko, słuchajcie, wyrwaliśmy korzeń i wsadziliśmy wczoraj właśnie tą tawułę. Bardzo ładnie to wygląda, ładnie się prezentuje, taka biała, fajnie, koło berberyska i klonu, który zresztą jeszcze, słuchajcie, śpi, jeszcze nie puszcza, ale on co roku tak późno się budzi, później ma przepiękne różowe liście. No dobrze, moi kochani, Ada się powolutku szykuje na angielski, ja sobie tutaj jeszcze wsadzę ten krzaczek i co? I będziemy działać dalej z tym dniem. Zastanawiam się, co tu na obiad dzisiaj. Wczoraj jedliśmy zupkę pomidorową, więc dzisiaj może jakieś kotlety z piersi kurczaka, może jakaś mizeria, bo kupiłam wczoraj ogóreczki i ziemniaczki. Wszystko mam, więc trzeba tylko przygotować. Przydałoby się, żebym wyjęła z zamrażarki, słuchajcie, pierś z kurczaka, bo mam ją, moi kochani, w zamrażarce, więc zanim się rozmrozi, zanim coś, chociaż mogłabym w sumie rozmrozić, to mam taką funkcję w mikrofali, także od biedy będzie można, słuchajcie, tak zrobić. Chcę wam pokazać piec, kochani, bo wreszcie zainstalowaliśmy piec na pelet. Jest już, działa. Dzisiaj też zamówiliśmy pelet, żeby na zimę, słuchajcie, już był. Pan mnie tutaj nauczył, przeszkolił, jak się go obsługuje. Myślę, że sobie poradzę bez problemu. Zobaczcie, jak ten piec wygląda. Takie ustrojstwo, kochani, tutaj jest programator, piec, tutaj jest podajnik, mnóstwo nowych, dziwnych rzeczy zainstalowane i słuchajcie, starego pieca już nie ma. Powolutku będę tą kotłownię doprowadzać do takiej czystości, bo jeszcze jest sporo ukurzenia z poprzedniego pieca. Tutaj okno do mycia, zobaczcie, jakie ukurzone, ile tu jest wszystkiego. Wymyjemy, firaneczkę upierzemy, powolutku będziemy domywać, doczyszczać, no bo w sumie już się kurzyć nie będzie. Naprawdę wygoda, słuchajcie, wsypać pelet i już w sumie nic nie trzeba, on sam się rozpala, sam wygasa. Ekstra fajna rzecz. Skoro jest piec, to potrzebny też pelet. Pelet Olczyk, kochani, kupiliśmy, nie wiem, chyba dwie palety, z tego co wiem. Jedna już przyjechała, drugą jeszcze Grzegorz przywiezie. Na razie musimy tą zdjąć i ułożyć tutaj, kochani, tutaj w miejscu, gdzie kiedyś był, miał.
O matko, jak tu ładnie, zobaczcie, słonko jeszcze świeci. Chyba ostatni dzień przepięknej pogody. Chcę wam pokazać taką jakąś leśną ścieżkę. I tutaj jest takie stare, stare drzewo. Nie można by to już nazwać drzewem, bo jest to ułamane. Ale na tym drzewie rosną chuby, czyli te takie przydrzewne grzyby. Ja pamiętam jako dziecko właśnie, że te chuby zrywaliśmy z bratem, chociaż nie mam pojęcia, czy można, czy nie można. Zobaczcie. Taka tu chuba twarda. To taka mała. A zobaczcie, jaka tu duża. No i to drzewo takie śmieszne z tymi chubami. O matko, jak tu ładnie, kochani. Jestem tutaj przy dworku. Świetnie tu wszystko, nie wiem, naturalnie kwitnie, rośnie, gęste, słuchajcie, zarośnięte, bardzo ładnie. No i mamy, kochani, niedzielę, popołudnie. Wybraliśmy się taką sporą grupą osób na wycieczkę rowerową. Naprawdę cudnie, przejechaliśmy sporo kilometrów. Ja niezwyczajna, czapka oczywiście musi być, żeby chronić oczy i buzię. Zaraz wam pokażę ten dworek, ja już raz tutaj przy tym dworku byłam z Grzegorzem. I wtedy była jakaś totalnie inna pogoda i inny czas roku, a teraz mamy coś takiego. Chyba grzmi, słuchajcie, chyba będzie burza. Przejdziemy jeszcze tutaj obok trochę. Zobaczymy, jak to wygląda z tej strony. Widać od razu, że zmienia się pogoda. Matko, chyba będzie burza i ta radykalna zmiana pogody. A tutaj co? A cóż to rośnie? Zobaczcie. Gdzieś wlazłam w krzaki, słuchajcie, jestem w adidasach, ale też w takich skarpetkach króciutkich. Wszystko się łapie, jakieś takie, nie wiem, osty, nie osty. Zabite dechami, kochani, w ogóle nie ma żadnego wstępu do tego dworku. Rowerki stoją, czekają na nas i będziemy musieli chyba naprawdę bardzo szybko wracać do domu. Dobrze, że niedaleko, no bo tak jak słyszę grzmi, zapowiada się albo deszcz, albo burza. Ciepło, moi kochani, to było, ale wczoraj, a dzisiaj bardzo, bardzo zimno. W miarę, słuchajcie, słychać te ptaszki, wszystko funkcjonuje. Rano padał deszcz, a teraz tak ponuro. Kurczę, było tak fajnie. Ta pogoda nastrajała tak pozytywnie do jakiejkolwiek pracy, żeby cokolwiek robić. A teraz, kochani, wszystko mokre. Zimno, napaliliśmy dzisiaj w piecu, żeby było cieplutko i chyba przez najbliższy tydzień w tym piecu palić się będzie. Jak tam moje funkie, hosty urosły trochę, słuchajcie, zobaczcie,
Te jak ładnie urosły. Te też ładnie się zebrały, te kupione. Te też zaczynają się rozkręcać. Zobaczcie, jak ładnie. I wychodzi na to, że im tu dobrze. Niektórzy z Was pisali, po co w ogóle sadzisz w trawie? To nie ma sensu, albo zabrać się za to porządnie, albo w ogóle nie robić. No może prawda, słuchajcie. Ale będzie i tutaj, kochani, taki fajny kącik, jak jest tutaj. Czyli kiedyś na pewno założymy taką, wiecie, brakło mi słowa, taki krawężnik. Wyłożymy, oczywiście wyplewimy, wyłożymy folią, wysypiemy może jakimś fajnym żwirkiem albo korą, pewnie korą, żeby już kontynuować to, co tutaj jest z tej strony. I kiedyś tak będzie. Nie wiem, czy teraz, nie wiem, czy za miesiąc, czy może w przyszłym roku, ale kiedyś tak będzie. Hosty mają to do siebie, że nie są kwiatami czy roślinami jednorocznymi, tylko wieloletnimi, więc tutaj mi to absolutnie nie przeszkadza, niech one się rozkręcają, powoli rozrastają, jak te dwie poprzednie. Mój mąż załączył chyba glebogryzarkę, nie będziemy tam szli, bo po prostu głośno i nie będziecie mnie w ogóle słyszeć. Co jeszcze się zmienia? Oczywiście przepięknie, zobaczcie, przepięknie kwitną wiśnie, ale już przekwitają, to znaczy, że co miało się zawiązać, matko mrówka, to się już zawiązało, więc tego taki plus, że jeżeli mają być te wiśnie czy tam czereśnie, to one, mam nadzieję, że będą i za chwilę będzie widać, czy coś z tych kwiatów będzie. Pisaliście też, żeby nie przesadzać magnolii. No i nie wiem, co zrobić, słuchajcie, trochę mi szkoda, jakby tak miało być, że jej to zaszkodzi. To może to jest kiepski pomysł, żeby właśnie przesadzać, ale tak mi tu jakoś, wiecie, średnio pasuje, no ale zobaczymy. Myślę, że magnolia to jest ostatni element, który będę robić w ogóle tutaj w tym ogródku. Ada jest w domu, dzisiaj też przyjechała jedna paczka, w której są dla Ady sandały. Różnego rodzaju. Trzy pary sandałów. Jedne takie na co dzień, takie tańsze za 70 zł. Natomiast dwie pary kupiłam, jedne do szkoły i na jakieś tam wycieczki, wiecie, ona biega, jeździ hulajnogą, kopie piłką, to takie sportowe. A drugie stricte wyjściowe, ładne do sukieneczki, do kościoła, wiecie, będzie Boże Ciało. Takie fajne, delikatne, naprawdę pasujące do takie dziewczęce, do sukieneczki czy do jakichś takich fajnych, wyjściowych stylizacji. A jeszcze chwilę pospaceruję, słuchajcie, bo ja dopiero co przyjechałam z pracy, mamy poniedziałek, godzina pewnie już koło 18. Też mnie ktoś pytał, od której pracuję, do której, skoro o 17 jestem w domu. Pracuję od 8.15, kończę o 16.15. Bardzo lubię tą formę pracy, w sensie godzinową, bo jak mam na 8.15 do pracy, to znaczy, że w pół do 8 mogę spokojnie wyjechać, czy też za 28, zawieźć Adę do szkoły i już nikt nie musi myśleć rano, jak to zrobić, żeby tą Adę, wiecie, wyszykować, tylko ja w ramach swojego wyjścia do pracy jestem w stanie ogarnąć Adusię i to jej wyjście do szkoły, zaprowadzam ją jeszcze, słuchajcie, jestem w stanie z nią iść do tej szkoły, do środka i ewentualnie sprawdzić, czy wszystko ok, zobaczyć, czy sobie tam dobrze radzi z przebraniem butów, z przebraniem kurtki i z wniesieniem plecaka, także taki plus właśnie tego mojego chodzenia do pracy na 8.15. Natomiast wychodzę o 16.15, a na 17.00 po zrobieniu jakichś tam delikatnych zakupów jestem w domu, więc tak naprawdę od 17.00 można uznać, że mogę funkcjonować, cokolwiek robić w domu, na podwórku, odpoczywać, jechać gdzieś, no załatwić jakieś tam rzeczy stricte urzędowych to nie załatwię, muszę specjalnie brać na to urlop, ale za to weekendy mam wolne.